Lotnisko Warszawa-Radom otrzymało unijny certyfikat lotniska użytku publicznego. Przyznanie certyfikatu oznacza, że lotnisko spełnia wszystkie wymagania. Pierwsze loty zaplanowano już pod koniec kwietnia 2023 roku. Czy według radomian uruchomienie lotniska pomoże w rozwoju naszego miasta? O to właśnie ich zapytamy. Zapraszam, Wiktoria Stefańska. Pierwsze loty z lotniska Warszawa-Radom zaplanowane już pod koniec kwietnia bieżącego roku. Uważają panowie, że to pomoże w rozwoju naszego miasta? Najbardziej, tylko powinno być trochę więcej kierunków, szczególnie Wyspy Brytyjskie, Norwegia, tam gdzie jest dużo Polaków, jeździ do pracy. To była dobra decyzja na pewno. A uważa pan, że ono zda test lepiej niż to pierwsze, które mieliśmy? No nie porównujmy, przecież to pierwsze nie było dostosowane do lotów dużymi samolotami, więc no nie ma porównania, tak? A według pana? Tak samo myślę, no na pewno będzie 100 razy lepiej. Ogólnie dla ludzi, którzy nie będą musieli jechać specjalnie nawet do Warszawy, tutaj będą mieli lotnisko bliżej. Wiele osób będzie na pewno korzystało bardziej, bliżej będą mieli do tutaj na lotnisko niż do Warszawy. Byłem w wielu krajach, Indonezji, Kubie, Maroko. I będzie pan latał z Radomia? Bardzo tak, czekam na to bardzo. Bardzo czekam cierpliwie, że chcę pierwszy jako jechać jako klient. A uważa pan, że ono zda test, nie tak jak to pierwsze? Zda, na pewno zda. Ludzie są teraz bardzo optymistycznie nastawieni na to. Myślę, że pomoże, na pewno, bo więcej ludzi będzie się lepiej przemieszczać. Otworzy to drogi na świat ludziom podróżującym. Najbliższe jest w Warszawie lotnisko, nie? No to, a tutaj też dużo ludzi stąd też wyjeżdża, nie? Dużo przyjeżdża, także na pewno. Nie będzie trzeba jechać do Warszawy, to na pewno. Płacić za parkingi drogie w Warszawie, no. I szybciej będziemy na lotnisku. A czy będzie, przyspieszy to rozwój naszego miasta? No na pewno dało tam ileś tam miejsc pracy, zdecydowanie.